nami Łukasz Zeidler, rozgrywający Krakowi numer 1. Powiedz nam, Łukasz, jak się czujesz przed dzisiejszym sparingiem z Torpedo? Czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz zagramy bardzo dobrze taktycznie i z korzystnym wynikiem dla nas. Drużyna z zaplecza rosyjskiej ekstraklasy postawiła dosyć wysokie wymagania, ale udało nam się wygrać w tym meczu po niezłej grze. Na pewno nie ustrzegliśmy się błędów i jest jeszcze sporo do poprawy, ale cieszy nas to, że udało się osiągnąć korzystny rezultat. Myślę, że mecz był dość wyrównany, jednak to my chyba wykazywaliśmy się większą kreatywnością i częściej posiadaliśmy piłkę. Dzięki temu udało się stworzyć kilka sytuacji bramkowych i zamienić dwie z nich na gole. Mecze kontrolne na takich zagranicznych obozach są też cenne z tego powodu, że można się zmierzyć z drużynami grającymi w innych ligach, poznać trochę innej piłki, zobaczyć, jak to wygląda w innych krajach i skonfrontować to z tym, co my prezentujemy i jakie umiejętności posiadamy. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, ponieważ wygrywanie meczu ma wchodzić nam w krew. To są nawyki, które powinny nas cechować, tak mówi trener. Chcemy, żeby to nam pomagało w meczach na wiosnę o punkty, w których też będziemy zawsze grali o zwycięstwo. Jeden za wszystkich!